Tak się składa, że ostatnio mam ogromny zaszczyt i przyjemność rozmawiać z Ritą Gombrowicz wielokrotnie. Jest to przyjemność ogromna, ale też i pewien kłopot, bo trzeba wymyślać nowe tematy tych rozmów. Tym razem postanowiliśmy z panią Ritą porozmawiać o rzeczach. I to o rzeczach, jak w tytule jednej z nominowanych do Nagrody Gombrowicza powieści, rzeczach, których pani Rita nie wyrzuciła po śmierci Witolda Gombrowicza i które w znakomitej większości podarowała naszemu muzeum. I tyle wstępu. Pytanie na początek trochę z telewizyjnego formatu. Witold Gombrowicz i z jaką rzeczą, z jakim przedmiotem kojarzy się pani Witold Gombrowicz tak po latach? D'abord, je dois dire que je suis ravie de vous voir, mais je parle devant des photographes et j'ai l'impression d'être une arbitre dans une partie de tennis parce que Najpierw chciałam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj być dzisiaj z Państwem, ale siedzę teraz naprzeciwko panów fotografów i mam wrażenie, że jestem sędzią podczas rozgrywki tenisa, bo publiczność jest z jednej i z drugiej strony. Jak w opętanych. Et comme dans les contes. Bon, l'objet, il faut dire que quand on subit la mort de quelqu'un qu'on aime, c'est terrible la force des objets. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że kiedy trzeba przeżyć śmierć bardzo bliskiej osoby, bardzo trudno jest też się pogodzić z rzeczami, które do niej należały. Tous les vêtements qu'il a portés, tout ce qu'il avait l'habitude de toucher tous les jours, surtout un écrivain, ses manuscrits, tout ça, ça arrache le cœur chaque fois qu'on est devant ces objets. Ubrania, które ta osoba nosiła. W przypadku pisarza to są też rękopisy. Wszystkie przedmioty, których ta osoba dotykała, osoba, którą się kochało, w momencie, kiedy się je widzi, wyrywają serce z piersi. Quant à ses vêtements, après sa mort, je voulais les donner à Joseph Gombrowicz, son neveu. Mais Joseph Gombrowicz était beaucoup plus grand et plus fort que Witold. Ubrania Witolda po jego śmierci chciałam oddać jego bratankowi Józefowi Gombrowiczowi, ale Józef był dużo potężniejszy, dużo wyższy i potężniejszy od Witolda. Alors, j'ai demandé à madame Charlotte, qui était la gouvernante qui m'a beaucoup aidé à soigner Witold, qui avait un fils d'environ une trentaine d'années et qui avait la même taille que Witold, si elle accepterait le cadeau des jolis vêtements de Witold, parce qu'il était très coquet, il avait beaucoup, deux fois plus de vêtements que moi. I w końcu zwróciłam się do pani Charlotte. Była to taka osoba, można powiedzieć trochę guwernantka, osoba, która mi pomagała opiekować się Witoldem. Miała ona syna, około 30-letniego, który był podobnego wzrostu co Witold. I spytałam się jej, czy przyjęłaby taki prezent, czy przyjęłaby te ubrania. A trzeba powiedzieć, że były to bardzo ładne ubrania, bo Witold był takim kokietem. Miał dwa razy więcej ubrań ode mnie. Et deux semaines après, Madame Charlotte m'a dit, je suis très triste de vous apprendre que mon fils s'est fait voler tous les vêtements de Witold. Dwa tygodnie później pani Charlotte powiedziała mi, że jest jej bardzo przykro oznajmić mi, że wszystkie te ubrania zostały ukradzione. Donc les vêtements sont disparus. Mais personnellement, ce qui me touchait le plus, c'était une petite cassette, c'était un objet typique d'avant la guerre, des personnes qui avaient des moyens et qui voyageaient de la vieille façon. C'est-à-dire, c'était pour mettre des objets. Tu expliques ce que c'est qu'une cassette et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je pensais qu'il y avait quelque chose de précieux. Et c'était des boutons. Tous les boutons de ses vêtements qu'il perdait, il les mettait là-dedans. Et c'était pour moi exactement l'objet d'un émigré. Voilà.
Więc wszystkie ubrania Witolda zniknęły, ale jeśli chodzi o takie moje osobiste odczucia, to przedmiot, który mnie najbardziej wzruszył, to był taki woreczek, taki rodzaj mieszka podróżnego w Pepitkę. Był to taki przedmiot charakterystyczny dla przedwojennych podróżników, dosyć drogi. I kiedy ja zobaczyłam to po śmierci Witolda, myślałam, że będą w nim się znajdowały jakieś cenne przedmioty. Tymczasem, kiedy otworzyłam, okazało się, że tam są po prostu guziki. Guziki, które on gubił, które mu odpadało od ubrań i które przechowywał właśnie w tym woreczku. To jeśli o podróży mowa, to pytałem o to skojarzenie, bo zwiedzający Muzeum Gombrowicza, najczęściej Gombrowicz kojarzy się, to co najchętniej zauważają, to walizka. Ta walizka, z którą wyjechał w 1939 i która towarzyszyła mu do końca emigracji. Ja chciałem zapytać, dlaczego to była ta sama walizka? Czy on był tak sentymentalny, przywiązywał się do rzeczy, czy może był tak oszczędny, jak można sądzić po części korespondencji, skąd to się brało? Est-ce qu'il était tellement économe ou est-ce qu'il était tellement sentimental qu'il s'attachait à des objets ? Il était économe parce qu'il était réaliste, il n'avait pas d'argent. Donc il faisait attention. Mais ces deux valises d'avant-guerre, il les gardait parce que c'était son seul bien. C'est tout ce qu'il possédait. Et quand il est allé à Berlin, il s'est acheté deux belles valises modernes, une blanche et une rouge. Vous les avez aussi? Był też oczywiście oszczędny, dlatego że był realistą, ale dlaczego, bo to były dwie walizki tak naprawdę, nie jedna walizka. Dlaczego on się do tych walizek tak przywiązał? Ponieważ to był jedyny jego majątek tak naprawdę. Ale kiedy później pojechał do Berlina, kupił sobie dwie nowe walizki, jedną białą, jedną czerwoną. Nie jestem pewna, czy one są w muzeum. Nie, nie ma ich w muzeum. Les deux vieilles valises en cuir, très anciennes comme ça, j'ai décidé à un moment donné de venir les porter au musée. Au musée à Janusz Odrowąż-Pieniążek. Alors j'ai demandé à une amie canadienne de prendre une valise. Moi j'ai pris une valise et nous avons mis nos petites valises à l'intérieur de la grosse valise pour apporter au musée. Et le chauffeur de taxi qui m'a amené à l'aéroport m'a dit, mais mesdames, pourquoi voyagez-vous avec de telles vieilles valises et très lourdes? I te dwie stare, skórzane walizki postanowiłam pewnego dnia ofiarować Muzeum Literatury. Poprosiłam przyjaciółkę Kanadyjkę, która wybierała się do Polski wtedy ze mną, żeby mi pomogła. Zapakowałyśmy każda swoją walizkę, w tę starą walizkę przedwojenną i kiedy wsiadłyśmy do taksówki na lotnisku, taksówkarz zapytał się, ależ drogie panie, dlaczego panie podróżują z takimi starymi walizkami? Muszę sprawdzić, gdzie jest ta druga, bo u nas jest jedna. Idąc tropem naszej ekspozycji, to teraz obok walizki stoi atrybut pisarza, czyli maszyna do pisania. To zdaje się nie jest ostatnia, ale jedna z ostatnich, które Witold Gombrowicz używał. Ja chciałem zapytać o to, czy istniał jakiś taki porządek, czy on wolał pisać ręcznie, czy na maszynie, czy były jakieś szczególne okoliczności albo osoby, do których chętniej pisywał ręcznie, chętniej, a do innych na maszynie. Oui. Gombrowicz était un homme de rituel. Tout était ritualisé, il avait ses habitudes et ici, il est extrêmement ponctuel et il répétait toujours au même moment les mêmes choses. Donc, en ce qui concerne son écriture, il écrivait tout à la main. Et dès qu'il a eu un peu d'argent, il s'est acheté des stylos Parker. C'était des stylos verts, très élégant, donc il écrivait tout, c'était son seul luxe, il écrivait tout à la main avec cette plume. En particulier, il fallait un encrier, c'était l'époque où il y avait encore des encriers. Et quand c'était
satisfaisant au point de vue de l'écriture. Il tapait lui-même à la machine, sur une grosse machine que vous possédez. Il écrivait ses textes pour envoyer à Cultura. Voilà. C'est comme ça qu'il procédait. Mais pour les lettres, à part toutes les lettres aux éditeurs, il devait avoir une copie. Donc on mettait le papier carbone et c'était toujours à la machine. Mais quand il écrivait à ses amis, on pouvait voir s'il souffrait de l'asthme ou non, parce que toutes les lettres écrites à la main, c'est quand il souffrait de l'asthme. Et parce que taper à la machine, ça demandait beaucoup d'efforts pour un asthmatique. Przede wszystkim Gombrowicz lubił rytuały i miał swoje przyzwyczajenia. Był na przykład osobą bardzo punktualną, bardzo taką uporządkowaną, ale jeśli chodzi o pisanie, to pisał przede wszystkim ręcznie. Swoje utwory pisał zawsze najpierw ręcznie. W pewnym momencie kupił sobie dwa pióra Parkera, były to takie zielone, eleganckie pióra. To był taki luksus i właściwie jedyny luksus, na który sobie pozwolił. I dopiero kiedy ten rękopis uważał za skończony i taki, jaki chciał, żeby on był, przepisywał go sam na maszynie. Jest to ta duża maszyna, która znajduje się teraz w muzeum. Natomiast jeśli chodzi o listy, kiedy zwracał się do swoich wydawców, ponieważ chciał zatrzymać kopię tych listów, wtedy pisał na maszynie przez kalkę, żeby ta kopia została. Natomiast listy prywatne, kiedy pisał je ręcznie, to znaczyło, że akurat ma napad astmy, bo pisanie na maszynie wymagało wysiłku i mając ten taki napad astmy nie mógł pisać na maszynie. A właśnie, skoro o astmie, to jeśli ktoś stanie w holu i ogląda naszą ekspozycję, to może pomyśleć, że Gombrowicz był straszliwym nikotynistą. Fajki, przyborniki, pudełka na papierosy, ale okazuje się, że on też palił jakieś papierosy, które miały go leczyć. Rzecz dzisiaj nie do pomyślenia. Ja trochę więcej na ten temat. Oui, oui. No, d'abord il faut savoir que Gombrowicz était addict, mais complètement à la cigarette. Et Vitol fumait. Quand je suis arrivée en Argentine et que j'interrogeais les gens, tout le monde me montrait comment il fumait. Et il renversait des cigarettes qui coûtaient très peu cher. C'était comme les gitanes françaises. Il jetait dans sa poche le paquet de cigarettes. Il fumait 3 paquets par jour et il allumait une cigarette avec l'autre. Gombrowicz był uzależniony od papierosów i jego przyjaciele z Argentyny opowiadali, że kupował, kiedy mieszkał w Argentynie, najtańsze papierosy, taki rodzaj żitanów francuskich i całą tę paczkę papierosów trzymał tutaj w kieszonce i odpalał praktycznie jednego papierosa od drugiego. Wyjmował papierosa, palił go, zapalał następnego papierosa, wtedy palił 3 paczki dziennie. Je crois que il a essayé de boire, mais il ne le supportait absolument pas, ça le rendait malade. Donc il s'est défoulé avec la cigarette. C'était sa drogue. Myślę, że próbował pić alkohol, ale on alkoholu nie znosił, nie dobrze go wytrzymywał, dlatego zdecydował się na papierosa i to był taki narkotyk dla niego. Et quand en 1958, quand il était à Tandil, tout à coup, il a fait une crise d'asthme très très forte, il a manqué de mourir, on l'a transporté à l'hôpital. Donc il avait 54 ans, il fumait 3 paquets par jour depuis 20 ans, 30 ans. Et là, il a eu très peur et il a Roussovitch, qui était son ami, l'a aidé à commencer à fumer la pipe pour fumer moins la cigarette. W 1958 roku Gombrowicz miał taki potężny atak astmy, który go bardzo przestraszył. Był przecież osobą, która od co najmniej 30 lat paliła te 3 paczki dziennie i jego przyjaciel Rusowicz postanowił wtedy mu pomóc wyjść z tego nałogu papierosowego i przerzucić się na fajkę. Et moi j'étais très étonné que quand j'étais à Buenos Aires, tout le monde m'a dit que les gens
qui travaillait avec lui à la banque, tout le monde m'a dit qu'il avait une maladie de la peau, une sorte de, comment on dit la maladie de la peau ? Eczéma. Et quand il a eu sa crise d'asthme, son eczéma a guéri et il est devenu beaucoup plus asthmatique. C'était une maladie psychosomatique. I ja byłam bardzo zdziwiona, kiedy pojechałam do Buenos Aires. Jego znajomi, jego przyjaciele, ludzie, którzy pracowali z nim w banku, opowiadali mi, że Witold miał chorobę skóry, taki rodzaj egzemy. I po tym dużym ataku astmy wyzdrowiał z tej egzemy. Ona po prostu zniknęła. Był to jakiś rodzaj choroby psychosomatycznej. Alors, pour revenir à la cigarette, donc il fumait la pipe. Mais il a trouvé comme remède pour son asthme de fumer des cigarettes à l'eucalyptus. C'est François Bondy qui lui a dit que c'était très bon pour ouvrir les bronches. Donc, il a trouvé comme remède de fumer. Żeby wrócić do papierosów i palenia Witolda, palił on fajkę, ale później też znalazł sposób na to, żeby wyleczyć się z astmy, znalazł papierosy eukaliptusowe. To François Bondy, który powiedział mu, że są to papierosy, które mogą pomóc właśnie na choroby płuc, więc Witold starał się wyleczyć z choroby płuc, paląc. Donc de toute façon, il aimait tellement la cigarette, qu'à la fin, c'était son médicament. Czyli można powiedzieć, że tak bardzo lubił papierosy, że w końcu były jego lekarstwem. Je voudrais ajouter quelque chose de très intéressant parce que quand Gombrowicz correspondait avec Dubuffet et même dans son journal, il a dit moi, je combats la peinture avec la cigarette. C'est-à-dire que la cigarette pour lui, ce n'était pas un besoin fondamental. Alors que quand on peint, ce n'est pas, selon lui, un besoin fondamental. C'est comme la cigarette. Tandis que la littérature, c'est pour s'exprimer. Et à la fin de sa vie, il m'a montré une cigarette et dit, tu vois, c'est ça qui m'a tué. Alors, je pense que Gombrowicz, il voulait dire à tout le monde que la cigarette l'avait tué et il prenait ça comme argument pour détruire la peinture. Il a joué avec il savait bien que c'est ça qui l'a tué. Il est mort de ça, à vrai dire. I w korespondencji z Dubuffetem Witold kiedyś napisał, że walczy z malarstwem za pomocą papierosa. Chciał przez to powiedzieć, że malarstwo jest takim samym nałogiem jak papierosy, w przeciwieństwie do literatury, która jest sposobem na wyrażanie siebie. Ale kiedy już pod koniec życia pokazał mi papierosa i powiedział, zobacz, to jest właśnie to, co mnie zabiło, więc był świadom skutków palenia. Mówiła pani o tej skromności Gombrowicza, jeśli chodzi o jego relacje do rzeczy, o tym, że luksusem były dwa pióra parkera. Jak się patrzy na zdjęciach na biurko Gombrowicza, to biurko jest zwykle takie ascetyczne. Tam panuje idealny porządek i właściwie nie ma na rzeczy. Ładny notes, jakaś szkatułka na pewnie ołówki, przybory do pisania i nic poza tym. Czy on był takim ascetą? Oui, je pense qu'il avait connu la pauvreté, la misère même, et donc son univers était simplifié à l'extrême. Donc moi, il me disait qu'il fallait que les objets soient tout petits. Par exemple, on avait des dictionnaires pour plusieurs langues, et c'était toujours des tout petits dictionnaires que j'ai toujours, que je vous donnerai aussi. Et aussi, il avait des objets, par exemple, il avait un thermomètre, un baromètre, parce qu'il voulait toujours savoir quel temps il faisait, si c'était humide, mais c'était à cause de son asthme. C'était un homme malade. Donc, il avait plein de petits objets autour de lui qui pouvaient tenir sur une table. Il avait au début une table de commerçant où il y avait toutes les additions sur la table. Et il vivait sur une petite table très modeste au début. Donc, c'est des petits objets, que ce qui est nécessaire, et voilà.
Myślę, że to dlatego, że Gombrowicz poznał biedę, a nawet nędzę. Mówił mi na przykład, że przedmioty powinny być bardzo małe. Mieliśmy słowniki na różnych języków i to były zawsze takie małe słowniki. Zresztą wciąż mam je w domu i pewnego dnia przekażę je muzeum. Miał też termometr, miał barometr, lubił wiedzieć, jaka będzie pogoda, jaka będzie wilgotność powietrza. To było związane właśnie z jego chorobą. Na samym początku, zanim miał to biurko, miał taki stolik, który kiedyś należał do jakiegoś sprzedawcy. Było jeszcze widać ślady różnych rachunków i podsumowań na tym stoliku. Bardzo skromny stolik. Uważał, że posiadane przedmioty powinno się ograniczać. A czy te barometry, higrometry, to mnóstwo tych takich przedmiotów precyzyjnie mierzących warunki chociażby, znaczy, że Gombrowicz był szczegularzem, pedantem? C'est très mystérieux. D'un côté, on pouvait croire qu'il était très attaché aux objets. À vrai dire, c'était un homme complètement désintéressé, qui pouvait vivre avec une table, une chaise, du papier et son parquet. Mais il s'amusait avec les choses. Il fallait que ce soit, il donnait une touche personnelle aux objets. Et ça devenait mythologique, ça devenait, pour celui qui est, ou celle qui était avec lui, ça devenait drôle, on s'amusait avec très peu de choses. Je voudrais dire aussi qu'un jour, il m'a dit d'acheter un petit dictionnaire allemand. Je lui ai dit, mais Witold, tu n'as pas de dictionnaire polonais. Il a dit, moi, un dictionnaire polonais. Je voulais raconter ça. Można by odnieść wrażenie, że Witold był przywiązany, lubił przedmioty, ale tak naprawdę on się nimi w ogóle nie interesował. Mógł żyć z minimum rzeczy. Natomiast te przedmioty, które posiadał, stanowiły dla niego też przedmiot zabawy, przedmiot takiej gry. Stawały się takim rodzajem mitologii. Bawił się nimi, bawił się z nimi, bawił się z ludźmi za pomocą przedmiotów. Chciałam też opowiedzieć historię słownika, bo pewnego dnia Witold kupił sobie słownik niemiecki. Ja wtedy zwróciłam mu uwagę, że nie masz przecież słownika polskiego. A on się tylko zaśmiał i powiedział, ja miałbym mieć słownik języka polskiego? No tak, on był słownikiem języka polskiego rzeczywiście. Mało rzeczy, ale z drugiej strony mówi pani dwa razy tyle ubrań. Jest w muzeum ta elegancka laska, taka bardzo klasyczna. Czy anarchista Gombrowicz miał konserwatywny gust? Trochę to i w meblach widać, to jak meblował mieszkanie bez tego nowoczesnego designu. Là aussi, c'est mystérieux parce que, par exemple, Gombrowicz, c'était la première fois qu'il avait un peu d'argent quand il était avec moi à Vence, puisqu'il revenait de Berlin et il avait eu la bourse de la Fondation Ford. Donc, il s'amusait à aller chez Old England, c'était le plus beau magasin pour les hommes. Et il essayait des vêtements, des vestes, et les vendeuses l'adoraient parce qu'il était très drôle, comme Charlie Chaplin ou je ne sais pas. Donc, il pouvait être très moderne dans le vêtement, par exemple. Il combinait, il m'avait dit qu'il y avait des principes pour s'habiller. Il ne fallait jamais qu'on ait... Là, il trouverait que je ne suis pas chic du tout. Parce qu'il ne faut pas avoir le pantalon exactement comme la veste. Il fallait qu'il y ait deux... Il fallait casser la forme. Donc, il mettait, par exemple, une veste à carreaux. Il fallait que le reste soit uni. Et tout à coup, il mettait l'écharpe de la princesse Ada, qui était un autre motif. Et à ma stupéfaction, j'ai vu... un jour, je suis allée dans un... Comment ça s'appelle? Une revue de mode, là. Et j'ai vu que c'est ça qui est la nouveauté. Yves Saint Laurent, elle a fait la même chose. Il a brisé les styles. Donc, Witold, d'un côté, il était très, très traditionnaliste. Il aimait les vêtements de très bonne qualité. Mais il cassait la forme instinctivement. Il était super moderne en même temps. Il a prévu avant les autres, comme tout à l'heure avec la cigarette,
Maintenant, sur les paquets de cigarettes, on met la cigarette tue. Il lui disait, la cigarette, c'est ça qui m'a tué. Il avait en même temps le langage moderne. Trzeba wiedzieć, że Witold po raz pierwszy tak naprawdę miał pieniądze, kiedy już razem mieszkaliśmy w Wąs. Miał wtedy taki zwyczaj, że chodził do sklepu Old England, był to taki najbardziej luksusowy sklep z ubraniami dla mężczyzn i tam mierzył różne ubrania. Ekspedientki go uwielbiały, bo był śmieszny troszkę jak Charlie Chaplin. Natomiast dobierał ubrania w pewien charakterystyczny sposób, łamiąc formę. Na przykład uznałby dzisiaj, że ja nie jestem dobrze ubrana, ponieważ uważał, że spodnie i marynarka zawsze powinny być różne. Na przykład wkładał marynarkę w kratkę, spodnie wtedy były gładkie, ale łączył to z szalem, który miał jeszcze inny wzór. Dzisiaj to znamy, widzimy na przykład u Yves Saint Laurent, to takie łamanie formy, łączenie różnych motywów. Mogłabym powiedzieć, że Witold był w tym bardzo taki współczesny. Tak samo jak był współczesny z tymi papierosami, bo dzisiaj na paczkach papierosów mamy napis palenie zabija. I to jest dokładnie to, co mi powiedział wtedy, kiedy pokazał mi papieros, mówiąc, że to mnie zabiło. Jest takie jedno z ostatnich chyba zdjęć Gombrowicza. Słońce tak wlewające się bardzo ostro przez okna, a on siedzi w takiej, powiedzielibyśmy w polszczyźnie, kapocie, w takiej grubym płaszczu, na łóżku wzmacnięty. Był człowiekiem schorowanym. Czy to miało wpływ na tę codzienność, na to, jak się zachowywał, jak się ubierał? Parce qu'il ne portait jamais de robe de chambre. Bo on nie posiadał szlafroka, nigdy nie wkładał szlafroka, dlatego siedział w tej kapocie. Parce qu'il disait que c'était très mauvais genre. Bo uważał, że to szlafrok jest w złym guście. Tak naprawdę ta kapota, czy też to palto, to zastępowało mu po prostu szlafrok. Jasne. A wtedy było 30 stopni na zewnątrz, było bardzo ciepło. To jakiś obsesyjny lęk przed odkryciem się, przed obnażeniem. Oui, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être en débraillé, c'est-à-dire jamais. Moi, j'ai toujours vu Vitole, nous avions rendez-vous à 9h le matin dans la salle à manger. Mais c'était à côté, c'était dans le même appartement. Et il arrivait tout habillé comme s'il allait au bureau. Il était tout, jamais, jamais. Gombrowicz, c'était en robe de chambre, en pyjama. On się bał takiego nie, troszeczkę, no nie niechlujstwa, ale takiej no niestarannego po prostu ubioru. Na przykład codziennie rano spotykaliśmy się na śniadaniu o godzinie 9 w naszej jadalni i on przychodził już na śniadanie kompletnie ubrany. Ale łazienka była jedna w Willi Aleksandrin, pamiętam. On avait une salle de bain entre nos deux chambres. Moi, je ne me mêlais pas de ces histoires de toilettes, mais je sais qu'il était très moderne. Il avait un rasoir électrique. Il était donc, je ne sais pas ce qui se passait, mais il arrivait tout prêt pour une vie quotidienne. Tak, mieliśmy jedną łazienkę, ale ja tak naprawdę nie mieszałam się do spraw związanych z jego toaletą, aczkolwiek wiem, że był również w tym bardzo nowoczesny, posiadał na przykład elektryczną golarkę i zawsze na to śniadanie przychodził już właśnie ogolony i ładnie ubrany. No właśnie, ta elektryczna golarka trafiła nawet na każdy dziennika, kiedy zaoferowano mu lepszą, on pisze, że był przyzwyczajony do tamtej, a potem jakby sam z siebie się śmieje, że zajmuje się takimi szczegółami technicznymi. Jaki był jego stosunek do techniki, do przedmiotów codziennego użytku, tych trochę bardziej zaawansowanych, telewizora, magnetofonu, samochodu? No z samochodu cieszył się jak dziecko, a telewizor, magnetofon. Vitor était très moderne. Quand il y avait nouvelle façon de communiquer et tout, immédiatement il faisait ce qu'il fallait pour connaître ce nouveau moyen. Par exemple, en France, à cette époque,
C'était impossible, très difficile d'obtenir le téléphone. Il fallait réserver à l'avance. On achetait une ligne qui coûtait très cher. Et nous, même si nous vivions dans le centre de Vence, comme Vitole était malade, on avait besoin d'un téléphone. Alors, grâce à Dominique Deroux, qui connaissait très bien Georges Pompidou, donc on est passé à travers le président de la République pour avoir le téléphone. Et quand Vitole, on a eu enfin le téléphone, quand le téléphone sonnait, Vitole se précipitait pour répondre avant moi. Il voulait toujours répondre, il trouvait ça très bien. Il était très amusant, très enfantin, mais il était très moderne. W tym również był bardzo nowoczesny. Na przykład jeśli chodzi o nowoczesne środki komunikacji, jak tylko coś się pojawiało, od razu chciał tego spróbować. W tamtych czasach we Francji bardzo ciężko było mieć telefon, uzyskać telefon. Trzeba było zapłacić, wykupić linię telefoniczną. To kosztowało bardzo drogo i my, chociaż mieszkaliśmy w centrum Vence, to i tak było trudno sobie tę linię załatwić. Udało nam się to dzięki Dominikowi Deroux, który znał Georges Pompidou, więc za pomocą prezydenta Republiki dostaliśmy telefon. I kiedy ten telefon dzwonił, Witold od razu się rzucał, żeby go odebrać. Chciał koniecznie zrobić to przede mną. Uważał, że to jest takie fajne. Trochę tak jak dziecko, ale w tym też był nowoczesny. I arrivał telefon, mówił, alo? Wchodził do telefonu i mówił, alo? To ja mam taki pomysł na marginesie zupełnie naszej rozmowy, bo ja mam takie wrażenie, że Vence, oprócz Evelyn Temau i paru innych osób, to nie wszyscy doceniają, jak ważną postacią był Gombrowicz. To może warto, Rita, żeby pani opowiadała im o tym Pompidou, właśnie o tym, jak to sam prezydent załatwił telefon. Non, mais avance personne, à part quelques. Il y avait quelques personnes vraiment intellectuelles qui connaissaient la valeur de Gombrowicz. Mais comme son œuvre n'était pas entièrement traduite en français, même moi, je n'avais pas lu la moitié de son œuvre quand elle était morte. J'ai découvert Gombrowicz petit à petit. Ma vie a été un suspense. Pendant 20 ans, j'ai attendu qu'on traduise le journal qu'il avait écrit en ma présence. Donc, c'est quand on est un écrivain étranger dans un pays même aussi littéraire que la France, Vitole acceptait avec beaucoup de modestie de ne pas être reconnu. Il savait que c'était dans l'ordre des choses. Trzeba wiedzieć, że w Vence w tamtych czasach, w momencie, kiedy Witold umarł, było tylko niewielu takich intelektualistów, którzy zdawali sobie sprawę z wartości twórczości Witolda. Ale wynikało to z faktu, że nie wszystko wtedy było przetłumaczone na francuski. Mniej więcej połowa utworów Witolda nie miała wtedy tłumaczenia jeszcze na francuski. Nawet ja sama musiałam bardzo długo czekać, żeby przeczytać dziennik, chociaż pisał ten dziennik w mojej obecności. Chciałem jeszcze dopytać o ten telewizor. Wiem, że on był włączany bardzo często i długo, długo świecił. Co oglądał Gombrowicz? Zdążył obejrzeć przed śmiercią lądowanie na Księżycu, ale jak wybierał programy? Co go fascynowało? Quelles émissions regardait Vitold Gombrowicz? Qu'est-ce qu'il regardait à la télé? Je sais qu'il a vu l'atterrissage sur la Lune, mais comment il choisissait ses émissions? Qu'est-ce qu'il intéressait? C'est-à-dire que c'est la télévision, c'est moi qui ai voulu, parce que Gombrowicz ne pouvait pas sortir plus qu'une fois par jour à cause des deux grands escaliers qu'il fallait monter. Donc, il fallait choisir ou le soir ou le jour. Donc, on a décidé qu'il voulait sortir le midi pour faire sa promenade hygiénique. Voilà. Et donc, j'ai pensé que s'il pouvait voir la télévision, il y avait, à cette époque, il n'y avait que deux chaînes
Il y avait une très bonne émission culturelle où on interrogeait les écrivains. Et Vitol, ça l'intéressait beaucoup. Il y avait d'excellents reportages aussi. Il n'y avait pas de publicité. Enfin, la télévision était de très bonne qualité. Et pour Vitol, qui ne sortait pas le soir, il m'a dit, ça me permet de connaître, de pénétrer dans l'esprit français, dans les foyers français. Donc, la télévision a joué quand même un rôle important, puisque mai 68 a eu lieu pendant que nous étions ensemble, et il a suivi en direct du matin au soir tous les événements politiques. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il s'intéressait beaucoup à la politique, mais surtout à la politique internationale. Donc quand il y avait des reportages sur, par exemple, Nixon qui était allé en Asie, il suivait de très près toutes les actualités du monde entier. Donc là, c'était pour lui d'entrer dans la réalité d'un pays. Trzeba wiedzieć, że telewizor to był mój pomysł, dlatego że w tamtym okresie Witold już nie mógł tak często wychodzić na dwór z powodu schodów. Za bardzo go to męczyło. Mógł tylko raz dziennie wyjść na zewnątrz. On zdecydował, że będzie to robił w południe. To był taki jego spacer dla higieny, tak to nazywał. I ja wtedy pomyślałam, że dobrze by było, gdyby miał telewizję, wieczorem mógłby ją oglądać. Wtedy we Francji były tylko dwa kanały telewizyjne. Był program, bardzo dobry program, w którym przeprowadzano rozmowy z pisarzami i to go bardzo interesowało. Były też bardzo ciekawe reportaże, nie było reklam w telewizji. I Witold, choć to się może wydawać dziwne, ale interesował się bardzo polityką, przede wszystkim polityką międzynarodową. Oglądał program na przykład o wizycie Nixona w Azji. Wtedy też były wszystkie zamieszki maja 68 roku i on praktycznie od rana do wieczora na bieżąco oglądał to, co się działo. Mais il avait une drôle d'attitude. Par exemple, je me souviens que dans cette émission culturelle, on recevait les grands écrivains et il y avait Aragon qui récitait avec Elsa, qui était présente et qui était à l'époque une vieille dame avec des cheveux gris et tout, et il lui récitait un poème d'amour sur les yeux d'Elsa. Et Vitol, au lieu d'éteindre la télévision, indigné, il s'est levé et il est sorti de la pièce. Il est allé s'est réfugié dans sa chambre. Mais je veux dire, moi, ma réaction aurait été d'éteindre. Mais il était, parce qu'il détectait immédiatement la fausseté chez quelqu'un. Et après, ça s'est avéré que Aragon, quand après la mort de sa femme, il a aimé les garçons. Donc, il a tout de suite senti la fausseté, mais il considérait que Aragon était comme chez lui. Donc, c'est lui qui a quitté la pièce. Pamiętam na przykład, kiedy oglądaliśmy program, właśnie ten program kulturalny, w którym rozmawiano z pisarzami. Oglądaliśmy ten program i akurat była rozmowa z Aragonem, który była też wtedy jego żona Elza. Wtedy już starsza pani, siwe włosy, i Aragon recytował poemat miłosny dotyczący oczu Elzy. I Witold Gombrowicz się bardzo zdenerwował, wstał i wyszedł z pokoju. Nie miał tego refleksu, nie miał tego odruchu, żeby wyłączyć telewizor, jak ja bym zrobiła. Miał chyba wrażenie, że ten Aragon jest po prostu u niego w domu, więc opuścił ten pokój. Był bardzo poruszony. No wiemy też, że po śmierci żony okazało się, że Aragon lubił mężczyzn. Jasne. To ja jeszcze krótko o samochód, bo fascynował go, cieszył się jak dziecko, ale czy myślał kiedyś o zrobieniu prawa jazdy? On nie miał prawa jazdy.
Il ne m'a jamais dit, par exemple, que son père avait les plus belles voitures, les Lancia italiennes, décapotables. C'est pour ça qu'il aimait tellement les voitures décapotables. Donc, il ne m'a jamais dit qu'ils avaient un chauffeur. Donc, Gombrowicz ne savait absolument pas conduire. Mais quand je n'allais pas là où il voulait, par exemple, il me disait « Tu prends à gauche ». Et moi, je savais qu'il fallait aller tout droit. Il m'a dit, il me disait, je vais prendre des leçons de conduite. Witold nigdy mi się nie przyznał, że jego ojciec był właścicielem pięknych samochodów marki Lancia z odkrywanym dachem. I zresztą tego typu samochody, kabriolety lubił przez całe swoje życie. Nie mówił mi też, że w tamtych czasach ojciec miał szofera. Witold nigdy nie miał prawa jazdy, to ja prowadziłam samochód, natomiast w momentach, kiedy mówił mi skręć w lewo, a ja jechałam prosto, bo wiedziałam, że trzeba jechać prosto, wtedy mówił, wezmę lekcję nauki jazdy. Trochę go rozumiem, prawdę powiedziawszy. Też nie mam prawa jazdy. Poważniejąc na chwilę, zanim oddam głos Państwu przysłuchującym się naszej rozmowie, to jeszcze jedno pytanie związane poniekąd z przypadającą w przyszłym roku 50. rocznicą śmierci Gombrowicza, bo tak zastanawiałem się kiedyś, czy Gombrowicz przywiązywał uwagę do tych rzeczy ostatnich. Czy rozmawialiście Państwo, nie wiem, o grobowcu, pochówku, trumnie, czy w ogóle myślał i mówił o tym? Non, c'est ça qui était terrible, c'est que je n'ai eu aucune consigne pour tout ce qui concerne après sa mort. Et c'est justement un des paradoxes de Gombrowicz, c'est quand nous avons emménagé ensemble, on a pensé qu'il avait un ulcère et que peut-être il avait le cancer. Et là, on a passé en revue toutes les façons de se suicider. Donc, il a dit, on va allumer le gaz. Mais non, parce que ça finissait toujours par de l'humour noir. Non, sinon, on va faire exploser la maison. Il m'a même demandé d'aller demander un port d'armes à la police. Mais moi, j'étais une jeune fille, je ne pouvais pas. Ça aurait été épouvantable. Ils m'auraient demandé... Qu'est-ce que je veux faire avec une arme? Donc, on a beaucoup parlé de la mort, mais jamais je n'ai eu de consigne sur ce qu'il faut faire après sa mort. Nie, w ogóle o tym nie rozmawialiśmy. Nie miałam absolutnie żadnej wskazówki, jak chciałby, żeby to wyglądało. Natomiast to, co jest swoistym paradoksem, dużo rozmawialiśmy o śmierci, ponieważ kiedy sprowadziliśmy się do Wąs, był taki moment, kiedy sądziliśmy, że on ma chorobę nowotworową. I wtedy Witold zaczął analizować różne sposoby popełnienia samobójstwa. Była mowa o gazie, no ale ten gaz się nie podobał. Bardzo często to się kończyło takim czarnym humorem, czarnym poczuciem humoru. W pewnym momencie nawet powiedział mi, że mam pójść na policję po pozwolenie na broń. No ale ja nie mogłam tego zrobić, bo byłam młodą dziewczyną i to by dziwnie wyglądało, gdybym nagle przyszła do komisariatu policji, żeby dali mi pozwolenie na broń. Także wiele rozmawialiśmy o śmierci, ale nie o tym, co trzeba zrobić, co chciałby, żebym zrobiła po jego śmierci. Moi m'avait dit, tu verras, Gomulka, il va envoyer un vaisseau près de Nice pour chercher mon cœur et le mettre à Wawel. Et toi, avec ton petit mouchoir blanc, tu me diras adieu. W pewnym momencie powiedział mi, zobaczysz, Gomułka przyśle okręt do Nicei, okręt, który przepłynie po moje ciało, żeby zabrać je i pochować na Wawelu, a ty będziesz stała w porcie i machała mi chusteczką białą, mówiąc żegnaj. I Podejrzewam, proszę Państwa, że to mogło się Pani Ricie przypomnieć też w ubiegłym roku, kiedy podczas otwarcia tej przestrzeni muzealnej w Wąs
Gombrowicz leży na takim tarasowym cmentarzu, tam piętrowo tak na takiej skarpie. Grób jest przy podwyższeniu tam na kolejny taras. Były delegacje rządowe, parlamentarne, były ogromne wieńce z biało-czerwonymi szarfami. W którymś momencie asystent bodaj wicemarszałka Sejmu wskoczył na grób, żeby popchnąć te wieńce, żeby kolejny się zmieścił. I ten Gombrowicz tak tam tymi wieńcami był przygnieciony i TVP Kultura poprosiła o wypowiedź obecnego tu zresztą Jurka, profesora Jarzębskiego i profesor Jarzębski z właściwym sobie namysłem odpowiedział, otóż proszę Państwa, wzruszająca uroczystość, tylko ten Gombrowicz taki przygnieciony tymi barwami, ale on się z tego wywinie, wydźwignie jak zwykle. Myślę, że w przyszłym roku będzie bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Szanowni Państwo, to ta część naszego spotkania dobiegła końca. Ja chciałem podziękować pani Ricie za nieustanną gotowość do rozmowy o Gombrowiczu. Poznajemy kolejne szczegóły. Pani Rita w ogóle wybiera się w październiku na festiwal gombrowiczowski też, więc może kolejne spotkanie zorganizujemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo ci z Państwa, którzy na spektakl to...